Witajcie. Dzisiaj w minutkach na lądzie mała prezentacja jednego z pojazdów, które będziecie mogli zdobyć w paczkach świątecznych. Jest to niemiecki czołg ciężki premium 8 poziomu, czyli widoczny tutaj E75TS. Sam pojazd nie jest jakiś tam specjalnie wytrzymały. Nie jest to pojazd, który z czystym sumieniem poleciłbym każdemu. Jest bardzo specyficzny, jak na niemieckie pojazdy. Generalnie bliżej mu do chyba amerykańskich czołgów ciężkich, czyli w skrócie kiepski pancerz kadłuba. Troszeczkę mocniejszy front wieży, no i boki, tył przeciętne. Teoretycznie od przodu jest 230 mm, jeśli chodzi o wieżę, natomiast bardzo często zdarza się, że jednak mimo wszystko ten front jest przebijany. Szczególnie jarzmo. Trzy takie weak spoty, które są dosyć istotne w tym pojeździe. No to jest ten cpel i włas dowódcy oraz, jak to ktoś określił, oczy tego pojazdu, czyli osłona bodajże chyba dalmierza, z tego co widzę, z lewej i z prawej strony. No to wchodzi wszystko. Bardzo, bardzo często wieża tego pojazdu, przynajmniej w mojej grze, była póki reszmona. Tak jak wspomniałem, kadłub 120 z przodu. W porównaniu chyba do nawet jednego z niemieckich premium, który byśmy tu wzięli. Nawet Falka 3501. Tu już mamy 180, no i wieża 250 frontu. Już nie wspominam o lwie, który akurat w tym przypadku jest troszeczkę słabszy, ale do dziwo lwem się troszeczkę lepiej gra. Standardowo 5 członków załogi, więc można spokojnie sobie trenować załogantów. Ja akurat tutaj mam z niemieckiej Panzerkampfwagen 7 obecnie wrzuconą załogę. No i jakoś to leci. Jeżeli chodzi o takie podstawowe parametry pojazdu, 1500 punktów wytrzymałości, czyli standard, jeżeli chodzi o czołgi 8 tieru. Średnie uszkodzenie na strzał to jest tylko 360 punktów. Penetracja na poziomie 227 mm. Z moją załogą w tej chwili, z modułami, które mam założone, szybko strzelać to jest 6, niecałe 6,5 strzała na minutę. Dzisiaj ładowanie to jest 9,33 sekundy. Więc taki zupełnie przeciętny. Alfa, średnie uszkodzenie na minutę 2,316. Więc nie jest tak źle. Rozrzut 35 cm na 100 metrów, to jest to różnie. Generalnie nie jest czołg do grania w pierwszej linii, raczej druga linia. Właśnie ze względu na działo, które jest w miarę celne. Jeśli chodzi o zadawany damage, jest to taki przeciętny wynik. Prędkość pojazdu to jest 40. Prędkość pojazdu to jest 45 km w przód, 18 w tył. Obrót kadłuba to jest 29,33 stopnia na sekundę. Tak jak wspomniałem, nie jest to jakiś ani demon prędkości, nie jest to też ślimak.
Spokojnie na bitwę dojedziemy raczej w czołówce stawki niż gdzieś tam z tyłu. Z takich ciekawszych rzeczy, no, mimo wszystko, mimo tych parametrów wieża trochę odbija. Szczególnie jak trafimy na pojazdy swojego tieru i schowamy kadłub. To jest taki standard. No, jak ktoś grał amerykańskimi czołgami, ten wie, co należy robić. Natomiast tutaj, jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, o działo. Podniesienie opuszczanie działa w zakresie od minus 8 do plus 15 stopni, czyli mogło być więcej, szczególnie jeżeli chcielibyśmy grać na wieżę, gdzieś tam wyjeżdżać. No, ale nie można mieć wszystkiego. Czy jakby ten pojazd byłby w grze, czy chciałbym go kupić? Niekoniecznie. Szczerze, lepiej mi się grało chociażby Fałką 751 czy Lwem niż tym czołgiem. Mając te dwa pierwsze w garażu, no ten trzeci uważam za go zbędny. Nie, ale jest w paczkach, więc mam nadzieję, że się wam poszczęści i go zdobędziecie. Jeżeli się uda mieć jeszcze jeden pojazd, który będzie w paczkach ósmego tieru, też nowość, czyli rosyjski ciężki dwulufowy, to też go zaprezentujemy, aczkolwiek tutaj bardziej z informacji, które dostaliśmy, jednak trzeba liczyć na szczęśliwe losowania w paczkach niż hojność Wargamingu, jeżeli chodzi o otrzymanie tego pojazdu. Z paczek też oczywiście zrobimy małe nagranie. Prawdopodobnie w sobotę, ze względu na pracę, nie da rady wcześniej. I tutaj też taka mała informacja dla was, jeśli przekroczymy na kanale 100 subów, będzie mała losowanką bardzo ciekawego pojazdu, czyli włoskiego Progetto Premium 8 tieru. I to losowanie będzie dokładnie 31 stycznia. Prawdopodobnie w godzinach wieczornych przeprowadzimy takie losowanko wśród wszystkich subskrybentów. Tyle. No w tej chwili nie pozostaje mi nic innego, tylko życzę wam szczęścia w otwieraniu paczek świątecznych. Trzymajcie się, cześć. Das muss wehtun.